Ciekawe, czy mam pieniądze. Spójrzmy. Spójrzmy do naszego portfela. Bilety pusto. Więcej biletów pusto. O, jest karta kredytowa. Przecież debetowa. Ale i tak na niej nic nie znajdziemy. Nawet się nie starczy. No i mam gotóweczkę, uwaga, on tak liczymy. Złotóweczka, 2 złote, to już 3 złote. O, na chlebek starczy, 5 złotych. 7 złotych, o kurde, ja jestem naprawdę bogaty. 7,50. 8 złotych. No 9 złotych to jest jak nic. Szkoda tylko, że wypłatę mam za jakieś półtorej tygodnia, a to te 7 złotych musimy do tego półtorej tygodnia wystarczyć. Jestem biedny. Jestem biednym streamerem. Dobra, na czym to skończyliśmy? Planety chyba badaliśmy, tak. Niech zgadnę. Mam tu wyjeżdżony kabelek? No, tankuj. Nie ma dla pani żadnych wiadomości. No super, że nie ma żadnych. A masz jakieś kanapeczki dla mnie? W sumie siostra wraca około 18, może by tak napisać do niej, żeby kupiła jakieś kanapeczki. No, w sumie kupi i zje sama. Dostępny pancerz. Nareszcie się nie rozmawiamy. Pani komandor? Weź ze Steama, zniknął mi dzisiaj Styx. Napiszę do supportu. A mi tak kiedyś też gra znikła ze Steama. Ale po go jakiejś godzinie wróciła. A czekaj, ja zobaczę, bo jeśli mi te Styxa ukradli. Ja tam miałem oba Styxy. Albo jednego przynajmniej. W sumie i tak to nigdy nie zagiem. Nie, mam Styxa dalej. To ciebie po prostu zabili w buca. Sorry. Okej, Omega, Cerberus, Kazan Kroganin, Mistrzem Złodziejstwa. Dlaczego tak przy... Szkrójdę! Jego mać, Sławki za 700 zł. No nie... Nie wytrzymiemy. Sorry, ale jestem głodny, nie pożyczę ci nic. Chyba, że... No tak. Okej, to ma sens. No nie wytrzymiem zaraz.
Ach. No nie. Czy to ja przelewa, czy to Sławki przelewają? No! Ja nie, puśćcie mi coś, cokolwiek. Niech to będzie. Przelewa tutaj tylko w grze, czy to wszystko przez wina Battlefielda? To jest takie głośne, że nie słyszę, czy przerywa, czy nie przerywa. Chyba nie przerywa. No ja już mam dość tego komputera. Wypierdzielaj mi to. Anuluj! No i teraz będzie anulowało mi 50 minut. Tak. No chyba już nie przerywa. Sonda poszła. Wyrzucam sondę. No i gdzieś po cholerę rzucasz tą sondę. Chciałem sobie dzisiaj seksa zagrać, tu nie mam. Może zamiast tutaj Bioshocka 2 i nie pójdzie ci. Wyrzucam sondę. Wyrzucam sondę. No i radzę maksimum. Posk za skalę. Czemu? A odpowiedz mi, czy cokolwiek dzisiaj się udało? Sonda poszła. Czy cokolwiek dzisiaj jest jakiegoś szczęśliwego w tym dniu? Nie, to będzie jeszcze gorzej. Sonda wystrzelona. Albo po prostu moje takie negatywne nastawienie, bo jestem cały dzień głodny. No w sumie Felicia zaczął. To nie jest pozytywna rzecz. To jest zdecydowanie pozytywna rzecz. Sonda poszła. Nie wiem, zaczął wyglądać jakiś Discovery Channel, nie wiem. Greenpeace Kamek Channel. Zaczął być, nie wiem, walczyć o walenie. Sonda żeby nie powyzdychały tak szybko. Nie wiem, ona tu je walczy. Albo ja jestem już, Jezus, taki zmęczony wszystkim. Sonda poszła. A co, nie jest tak?
Pewnie nie. Są taką kiełbaskę z grilla zjadł. Albo inaczej, w zasadzie to bym zjadł cokolwiek. Sonda poszła. Ale co 3 godziny? Do czego 3 godziny? Sonda poszła. Mam wersję pudełkową. A, pobijania. Co ten pies tak szczeka? Sonda poszła. No nie, no po prostu no nie. No nie wychodź. May take several minutes. Por favor. Po co ja już badam zbadaną planetę? To nie ma sensu. No i po co ja wychodzę z badania planet? Aż jedna planeta. Lubię ten układ. Kilkunastogodzinna batalia z paskiem postępu rozpoczęta. Wszyscy to znamy. Czy to jest pierwiastek zero? Sonda poszła. Sonda poszła. Wyrzucam sondę. Jeszcze się skupił, czy nie pokazał nawet. Oszukali cię. Sonda wystrzelona. Sonda wystrzelona. Wyrzucam sondę. Sonda wystrzelona. Gdzieś tu jest. O, jest. Wyrzucam sondę. Wyrzucam sondę. Sonda wystrzelona. Sonda poszła. Wyrzucam sondę.
Sonda wystrzelona. A tak poza tym to demon, co tam oglądasz normalnie? Oglądasz tylko jedną serię, czy tak kilka na raz? Wyrzucam sondę. Sonda wystrzelona. Nie, ile tych planetów jest? Bogate. Wyrzucam sondę. Wyrzucam sondę. Skoro wysłyszałem z tym DLC jak Philips Konopi, a nie spytam się na najważniejsze. Warto to je w ogóle nabyć, czy wystarczy główna ścieżka popularna? Wiesz co, w jedynce to były jakieś DLC, a on dostępny był tylko na konsoli, więc na ich temat się nie wypowiem. Sonda wystrzelona. Ale powiedzmy te DLC fabularne, gdzie dodają powiedzmy jakieś tam misje. Z dwójki ci nie opowiem dokładnie, bo w dwójkę jedynym, nie w sumie żadnym misji fabularnej nie grałem, DLC fabularne z dwójki. Ale na pewno warto sobie DLC z towarzyszami kupić. To jest bodajże Zaid, najemnik i Kasumi, Kasumi to obliczyli. Są dwie nowe postaci, pełni powiedzmy użytkowe w naszym teamie. Też mają tam jakieś tam ścieżki, misje lojalnościowe. I to są spoko postaci, tym bardziej, że one się pojawiają w trzeciej części. Z kolei, jeśli chodzi o DLC w trzeciej odsłonie, to wszystkie fabularne mi się podobały. Najbardziej Cytadela. Cytadela to było jedno z najlepszych DLC, jakie w ogóle grałem. Właśnie dlatego DLC Cytadela, żeby nie spoilować, warto kupić przynajmniej te DLC z tymi postaciami z dwójki. Ale na pewno nie warto kupować DLC, powiedzmy, z pancerzem czy z kulkami. A to raczej tego nie muszę mówić. O, gdzieś tu widziałem pierwiastek zero. Sonda wystrzelona. Ale no nie zaszkodzi, powiem ci, że nie zaszkodzi, powiedzmy, kupić tego całego pakietu DLC. No. Naprawdę, na pierwiastku zero. Zero sąd. A niechcie, panie dziobaku. A co Origins pamiętamy? Ale szanuję rozprawdzenie mechanizmu. Została nam połowa paliwa. Dokładnie, to było podejście naukowe. Poświęciłem się, żeby mieć dowody, czy też potwierdzenie. Jak to działa, czy rzeczy nie działa. To jest poświęcenie. To jest prawdziwe poświęcenie. Pasek się ruszył. To bardzo dobrze. Echidna. Lecimy z powrotem na Echidnę. Okej, z powrotem szukam. O jest, znalazłem. Szybciusieńko. Wyrzucam sondę. I już nie ma żadnych sensownych złóż. Ajte. I'm guard. Ląduj. Czyli nie muszę tej planety badać. Spoko. Przez te szpasek się cofie. Okej. Temu swoim żywiole z mietrzykiem. A co, gdziekolwiek jest bez mietrzyka? No i właśnie, Zaid to jest jedna właśnie z tych postaci z DLC. Całkiem spoko.
to rzecz święta. Ja przy Bioshocka zemdlałem, też nie zabiłem. Jak zemdlałeś przy Bioshocku? Co? Dzięki Bogu, że jesteś. Nazywam się dr Gavin Archer. Sytuacja wymaga natychmiastowego działania. Mamy tu szalejącą WI. Szczegóły później. Na razie musimy schować tę antenę. Sterowanie powinno być niedaleko. Pośpiesz się. No, patrzcie, muszę pomagać ci od Cerberusa. Ja wiem, ujrzał mi się film, mierzyłem gębę pływową od tego stylu biotycznego. O, tu masz padaczkę, czy co? Aha, okradłem Cerberusa. Należało im się. Moja stacja dysku wydaje dziwny odgłos, to zły znak. Mi komputer wydawał wczoraj dziwne dźwięki. To jest zły znak. Dlaczego wirtualna inteligencja zawsze chce zniszczyć ludzkość? Na niższym poziomie jest kolejka. Musisz tam dotrzeć jak najszybciej. No okej. Wiadomość do całego personelu. Wiem, że badania żywych getów wywołują obawy. Zgadzam się, to duże ryzyko. Jednak potencjalne korzyści są znacznie większe. Pewnego dnia wasze dzieci wam podziękują. Taki statek postawili na Windows 10? No. Nie będzie na mnie patrzeć się jakiś wuj. Ej no, bez jaj. Serio, mamy spadki FPS-ów. Ja w to nie wierzę. Okej. Właśnie skraszowało mi wszystko. Okej. Co jest nie tak z tym komputerem, no miłość boską. Wczoraj PUBG, dzisiaj Mass Effect.
sobie jaja robią. Teraz sobie jaja robią i to poważne. I zaczynam podejrzewać, czego to jest wina. Ty się wyłączaj. Najpierw głodny. Teraz wszystko kraszuje. Ja się załamię. Dlatego konsole są lepsze. Dokładnie tak, Demon. Konsole są lepsze od PC-tów. Bez jaj, ale znowu mi skraszowało w tym samym momencie, w ten sam sposób. Ej. Znowu mi skraszowało w tym samym momencie. Ciekawe. No i tyle w tym temacie. Działa. Na razie. Nie wzięło wszystkich za sobą. Powinno przebić pancerz.
Ja tak powiem, easy peasy. Prawie. Zapisz. Tak, to jest bardzo mądry pomysł. Posłucham się go. Kolejne kamery. No, dobra, nieważne. Można lecieć dalej. Patrzcie, umarł. O kurde. Przepraszam, nie chciałem. Obrywam od swojego. Jak od swojego? Kto do ciebie strzela? Save'nę sobie. Uwaga. Zostanie nawiązane połączenie satelitarne. Wszystkie wysyłane dane muszą być zatwierdzone przez szef oddziału. Zbliża się. Kto się zbliża? No cóż, tak kończą opętane gety. Trochę baladu, trochę wszystkiego. Tak nadzory, co? W sumie to jest chyba jedno z DLC. Jest wysoko. Okay.
Jany, jany. Znowu kwiat. Okej, to już wiem, o co chodzi. Nie mogę używać swoich zdolności, jak jestem pod shiftem. No przemyślane jest, czego chciałeś, przemyślane. I ja już mam dość. Po prostu mam już dość Mass Effecta na dzisiaj. Kierz mi sto, nie gramy w ciebie. Albo gramy dalej. Albo gramy. Nie denerwuj się, Dezen. Ja się tu mam denerwować. Trzymaj z czarnej dziury. I pogramy. To jest to znośne EA, że... Nie, to nie jest to znośne EA. To jest ten moment, kiedy to EA było nieznośne. Ten dubbing to jest zło. Zastrzelę go później. Nie wiedziałem, że City of Brass jest takie tanie. 72 zł na premierę. City of Brass? A co to jest?
tobie zyskaliśmy trochę czasu, choć pewnie niewiele. To jeszcze nie koniec. Mówisz, że kim jesteś? Kim jest? Uwaga, twórcy Bioshocka. Prawdopodobnie ostatni. Już sprawie akcji z losowo generowanymi lokacjami, raczej. Aha, no dobra. W City of Glass gracz ośmielał się złodzieja, który stara się znaleźć jego cenne skarby w pełnym przeciwnym przeciętnym mieście. Czy to przypadkiem nie jest Pac-Man? Bóg zapozostał znaleźć prawościami z Księga i Tysiące i Jednej Nocy, czyli Prince of Persia. I przyniosła uwagę regionalną bliskosłowienią estetyką, czyli Prince of Persia. Prince of Pac-Man. Jesteś nam winien wyjaśnienie. To projekt nadzorca. Próba uzyskania kontroli nad getami poprzez sprzężenie ludzkiego umysłu z WI. Rezultaty są niezadowalające. Chyba osiągnęliście pewne sukcesy. Tak. Nawet z tego chaosu płynie jakaś nauka. Mój brat David zgłosił się na ochotnika, ale jego mózg nie wytrzymał sprzężenia. Wskazano na to, że główny bohater będzie czarny. Jest jak wirus. Zaraża naszą sieć, przejmując kontrolę nad każdym urządzeniem, na które się natknie. Dlatego trzeba było zniszczyć antenę. Wyobraź sobie, co by było, gdyby się stąd wydostał. W jaki sposób kontroluje elektronikę? To jako, że to jest GFPP. Jaki jest najgorszy możliwy scenariusz? Technologiczna apokalipsa. Każda maszyna, broń i komputer zwróci się przeciwko nam. Jeśli trafi do ekstranetu, kto wie, do czego to może doprowadzić. Jak go powstrzymać? David. Ten David to jest takie zło. Teraz jest ono odcięte. FPP, a to nie jest tak, ja co wiem, tak jak nawijali? Tak. A, chwila, pamiętam, to coś tam o tym mówił. Chciała zabić twojego brata? Miejmy nadzieję, że do tego nie dojdzie. Czas na mnie. Do czas na mnie. Stacji można z łatwością dojechać. Powodzenia, Shepard. Młot. Jakieś latające coś. I moto taka trochę kiepowa strategia. Się nie dziwię, że zaraz tylko 70. No, no to wszystko jasne. No, rozumiecie, co by się stało, jakby to było takie drugie extension. 250 zł za krapa. 60 zł za kiapa, to tam jeszcze nic. O. O. Może to nie jest Mako, no ale... Okej, okay, czyli to jest zadanie z DLC. Patrzcie. Przepraszam. Bezbronni roślinożercy nie mogą się mierzyć z pociskami samonaprowadzającymi. Nie mogą się mierzyć. My się nie zmierzą. Greenpeace marsjańskim nie zniszczy. Warunki geograficzne wskazują, że niedaleko rozciąga się estetyczny widok. Istoty organiczne mogą być nim zainteresowane. No tak, niespecjalnie bym powiedział. Wygląda jak taki drugi awatar. Że Extinction ma 10% opinii, a City of Glass 83%. 83% to jest bardzo mało.
Karmagedon. Galaktyczne Towarzystwo Humanitarne przypomina, że zwierzęta to też ludzie. No okej. Okej, znajdźki. Zabawimy się ze znajdźkami. Ja tam lubię gdy roglagi są spoko. Znaczy no niektóre, nie wszystkie. I po problemie. Znaleziono kolejny pakiet danych Cerberusa. Pozostały jeszcze trzy. O kurde, to lata, to pływa. Nie wiem, czy to jest moje zadanie, ale zbieram jakieś... Już w końcu stres skończyli. Problem jest taki, że jest trudne. Trudne. Co ty wiesz o trudnych biach? Skanery wykazały infekcję WI w pobliskich wieżyczkach. Dwa. Mój Bob to najszybszy Cthulhu ever? Ale jaki Bob? Mam bym zarobić galaretkę tytoniową czy zamówić pizzę? Tak. Lata, nie.
No patrzcie, mechy. Shepard, tu Archer. Zalecam skrajną ostrożność. Stacja Vulcan to elektrownia geotermalna. Straciliśmy z nią kontakt. Wkrótce po Cicho. O kurde, i tu znalazłem tylko 400. Bida. Skanowanie obszaru. Analiza. Gruzowisko zapewnia wystarczającą podporę dla pojazdów. Okej. Okay. Czas na Fjogera. Nie takie rzeczy się robiło. Myślałem, że jakaś znajdźka będzie czy coś. Ale bym sobie zagrał Gamblu, Prefantasy Break. A co to jest? Jeszcze nie wyszło, nie mam PS4. Ale co to jest? Tyle z tego mecha. Takie jest lasze o animu otwarto światło coś. Ostrzeżenie. Ciśnienie w zaworze A3 przekroczyło. Dziennik inżyniera. Odnotowano ogromny wzrost poboru energii. Moi technicy przypisują go eksperymentowi, który odbywa się w stacji Atlas. Próbujemy nawiązać kontakt. Wykrojący port, czy tam wyjść? Jezu, muszę ten dumping zmienić na angielski, nawet za cenę, jeśli napisy byłyby po angielsku. Nie jestem w stanie wytrzymać tego polskiego dubbingu. Darksider jeszcze wychodzi w tym roku jeszcze ponoć. Ja nie wyskoczę.
No! Zaleca się unikanie kontaktu z lawą. No co ty nie powiesz? Uff, przeżyłem. Jakoś. Zdał, no, tylko idiota by nie zdał tej matury. Zresztą tam były zadania pokoju żabę. Kiedyś to było, liczby zespolone, ciągi, pochodne, nie no, kiedyś to było. A teraz to jakieś pokoloruj całkę. No shit. To nie, tak kiedyś to było. Wszyscy wrogowie zlikwidowani. Ostrzeżenie.
O Jezus! Ja dostałem. Okej, okay, czyli wiem, że idę do przodu, a to bardzo źle. Tak, żebym czuł. No, przestań skrzeczeć. Bazyliszek się znalazł. Zauważono nas. No już shit.
O nie, ja gadam. Bo tu mikrofon nie jest włączony. Zrobi chyba Geo Spider-Manie teraz. Geo Człowieku bez ograniczeń będzie świetno. Ale jaki człowiek bez ograniczeń? O czym to jest? To chyba nie jestem w temacie. Po. Superman czerpie energię ze słońca, proszę zaśmiać jest. Czy mnie słychać? Komandor Shepard, mówi doktor Archer. Odbiór. Słyszę cię, doktorze. Odwołaliśmy alarm w stacji Vulcan i jedziemy dalej. Bez odbioru. Czy Superman pracuje jako człowieczek po nocach? No. Jaki ten jest Supermanie z głupi. Pani komandor, odważna akcja. Stację Vulcan mamy już z głowy. Musisz się udać do stacji Prometeusz i ręcznie wyłączyć alarm. Powodzenia. Tak średnio bym powiedział. No. Opa. Wykryto wrogą aktywność. Jaką wrogą aktywność? No, jeszcze jeden pakiecik został. Bo ten mężczyzna powiedział, że musisz coś zrobić, a ty jesteś wyzwolony na tajemnicą bez ograniczeń męskiego środowiska, musisz go zastrzelić. Masz rację. Tak, zrobię. I ostatni pakiet. Znaleziono kolejny pakiet danych Cerberusa. Znaleziono wszystkie pakiety danych.
Dostanę do to jakieś ciasteczko czy coś? Ło, ścigacze. Płynąłeś obok najmniej widowiskowego od spadu świata. No to go. Okej, mam wymaksowany rzut, idealnie. O, odrzucenie tego wroga z niesamowitą przyjemnością, aha. To sobie za pole rzutu. Pełnia mocy. Stacja Prometeusz to wrak statku Getów, pełen uśpionych maszyn, które wykorzystujemy do eksperymentów. Straciliśmy skanowanie obszaru. Analiza. Generatory są źródłem zasilania głównej tarczy. Ostrzeżenie. Infekcja fuzji przejęła kontrolę nad działem Getów. Ostrzeżenie. Jesteśmy namierzani. No kurde, jak to przywali, to inny los. Lipa. Shepard, stacja Prometeusz to wrak statku Getów, pełen uśpionych maszyn, które wykorzystują skanowanie obszaru. Analiza. Generatory są źródłem zasilania głównej tarczy. Ostrzeżenie. Infekcja WGI przejęła kontrolę nad działem Getów. Ostrzeżenie. Jesteśmy namierzani. No przecież uniknęłem tego, ale on to jest oszukany i obrażam się. Już byłem poza zasięgiem tego czerwonego cosia. Oszukują. Bardzo oszukują. Ja się obrażam. O tak. Ja się obrażam.